Panie Andrzeju, po konferencji długo wyczekiwana walka, dużo niewiadomych, Tomasz Adamek, Artur Szpilka. Jak pan odbiera zachowanie na konferencji chłopaków? Nie, zachowanie perfekcyjne, nic się nie działo. Ludzie oczekują, że Artur Szpilka coś tam wymyśli, że będzie jakaś zadyma. Nie było żadnej zadymy, to mi się podoba. Pierwsze face to face, bardzo na spokojnie. Tomek Adamek, jak zwykle, oczy bardzo zimne, nie pokazujące żadnych emocji. Jak pan uważa, jaka będzie walka? Ja myślę, że walka będzie znakomita. Rozmawiałem teraz prawie pół godziny po tej konferencji prasowej z Rodzim Bloodworthem, który ma szczęście do Polski, bo tutaj zawsze wygrywa. Uważa, że przedłuży tę pasę. Nie ma wątpliwości co do jednego. Będzie super pojedynek. I ja myślę, że trzeba się z tym zgodzić. Ja rozmawiałem z Tomkiem kilka dni temu i powiedział właśnie, że byli na walce z Jenningsem. I po walce z Jenningsem Roger od razu powiedział, że biorą tą walkę. Jakby zobaczył Artura, można wnioskować braki i nie wahał się ani trochę. No na pewno widział jakieś braki, ale też Roger Bloodworth wie, że Szpilka nie będzie boksował tak jak z Jenningsem, że może zobaczyć w ringu innego Szpilkę. Na pewno Szpilka będzie boksował inaczej, no ale oni twierdzą, że po pierwszej, drugiej rundzie dokonają, jeżeli Szpilka będzie boksował inaczej, jakiś tam zmian i Tomek będzie też boksował inaczej. No na pewno za Tomkiem to, co powiedział Artur na konferencji prasowej, przemawia doświadczenie. No, Tomek był w wielu ciężkich bojach ze znakomitymi bokserami, natomiast Artur jeszcze takiego doświadczenia nie ma. No ale młodość, siła, determinacja. Młodość, siła, determinacja, pewność siebie, no to na pewno będą też atuty Szpilki, ale Artur nabrał trochę pokory. Rozmawiałem z nim przed konferencją prasową, no i na pewno mówi, ta walka z Jenningsem dużo go nauczyła, że jednak ring weryfikuje te wszystkie gadania przed walką i tutaj będzie tak samo. A może na chwilę zahaczę temat wagi. Artur 107, chyba 108 kg, Tomek w tej chwili 101, tyle chce wnieść do ringu. Nie jest za dużo, jeżeli mówimy o Arturze? No jeżeli on się dobrze z tym czuje, to najważniejsze, żeby on się z tym dobrze czuł. No on bardzo poprawił muskulaturę. No twierdził, że to był problem w walce z Jenningsem, że Jennings go przerzucał. No teraz jest silniejszy. Ja myślę, że tutaj no, siła i waga nie będą istotne. No, jest wiele bardziej istotnych elementów. No, szybkość, doświadczenie, walka 10-rundowa. No, teoretycznie to jest jakiś plusik dla Artura, no, który nie ma doświadczenia tak jak Tomek na dystansie 12 rund, ale z kolei Roger Bloodworth mówi, no dobrze, no, to nie jest problem. Jeżeli jest walka 10-rundowa, no po prostu my ją szybciej zaczniemy od pierwszych rund.